Dobry wieczór, czas na spotkanie w sieci, a dziś moim gościem jest Marcin Kedryński, podróżnik, pisarz, fotograf, dziennikarz muzyczny, a ja nazywam się Adam Kwaśny. Dobry wieczór, panie Marcinie. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A ja ogromnie dziękuję, że gości nas pan u siebie w swojej warszawskiej pracowni, ale zanim, nie wiem, czy będziemy akurat o Warszawie rozmawiać, nie wiem, czy jest pan warszawiakiem. Tak, jestem warszawiakiem, o czym zresztą... A przyjdzie czas, żeby porozmawiać, bo... Szczerze mówiąc, jeśli miał pan okazję zajrzeć do książki Dal, to ostatni rozdział jest właściwie o Warszawie i o moim do niej sentymencie. Tak, jest dokładnie o tym, natomiast dlatego właśnie chciałem pana zapytać o te początki, o to, kiedy w każdym z nas budził się ten podróżnik na początku, będąc małym chłopcem, który czytał książki, oglądał filmy. A potem nagle rodziło się coś takiego, że te światy, które były najpierw opisane w literaturze, otwierały się dla nas oczami, drogą wyobraźni, nagle stawały się realne. Czy pan miał jakieś takie swoje lektury, swoje początki? Już ja o tym wiem, bo czytałem, ale chciałbym, żeby pan opowiedział tutaj tym wszystkim, którzy jeszcze nie czytali pańskich książek, a do czego będę namawiał, bo są wspaniałe. Bardzo dziękuję. Tak, oczywiście, jesteśmy z tego samego pokolenia, więc byliśmy dziećmi czytającymi. Nie mieliśmy tych wszystkich elementów odwracających uwagę, tych ruszających się obrazków, prawda? Więc ja od bardzo wczesnego momentu w życiu byłem silnie związany z literaturą i rzecz jasna, na początku była to literatura chłopięca, by nie rzec chłopacka może nawet, jak jeśli jesteśmy przy tych podróżach i Afryce, no to rzecz jasna w pustyni i w puszczy, ale też była taka seria klasyka młodych, no i tam oczywiście był cały Mark Twain, był cały Robert Louis Stevenson, był Verne, więc to były też głównie historie o podróżach, ale bardzo prędko zorientowałem się, dostałem takie książki, pewnie na jakieś Boże Narodzenie, które dzisiaj nazwalibyśmy literaturą faktu. I to były dwie książki, które kompletnie zmieniły moje życie. Pierwsza to Tadeusza Szafara, Odkrycie Afryki, a druga jakoś z tą książką też spleciona, to taki opasły tom Alana Moorheada Nad Nilem Błękitnym i Białym. I ja wówczas zdałem sobie sprawę z tego, że opowieści tych ludzi, które... tak naprawdę były właśnie historiami prawdziwymi, robią na mnie znacznie większe wrażenie niż nawet Verne z jego podróżą na Księżyc czy milami podmorskiej żeglugi. A najwyraźniej zadziałało coś na kształt empatii, że ja po prostu identyfikowałem się z tymi faktycznymi postaciami, o których czytałem w książkach Moorheada i Szafara. No i potem, wie pan, wiele lat musiało minąć, zanim z tej Warszawy wyjechałem dokądkolwiek, ale miałem cały czas z tyłu głowy i w sercu, w pamięci fascynację podróżami. Być może też wynikało to z braku. Wie pan, jeśli czegoś nie można, to oczywiście znacznie bardziej się tego pragnie. Więc marzyłem o tym całe dzieciństwo, żeby wyjechać gdzieś daleko i pewnie Afryka była w pierwszej trójce moich fascynacji, bo co tu kryć, na pewno też marzyłem o Ameryce, o Stanach Zjednoczonych, czytałem Szklarskiego, czytałem te trylogie o Dakotach, pewnie jak wszyscy w naszym wieku, ale całe dzieciństwo nasiąkałem literaturą podróżniczą. W książce Biel kilka stron poświęca pan Sienkiewiczowi i jego W pustyni i w puszczy, które dzisiaj stały się taką książką nieco problematyczną. My do tego widzenia, ja będę chciał jeszcze wrócić w rozmowie z panem do tego widzenia Afryki takiego postkolonialnego wręcz, ale pan tam bardzo ładnie broni tej książki właściwie.
Wie pan, ja nie tyle bronię tej książki, bo ona chyba tego nie potrzebuje, w końcu to Sienkiewicz, więc gdzie mnie do Sienkiewicza? Ja raczej mówię o tym, że nie powinniśmy się na nią obrażać, że powinniśmy wziąć pod uwagę czas, w jakim była pisana i skorzystać z okazji ten czas poznać, porozmawiać o tym, jak przez 100 z górą lat w tej chwili, bo to jest bodaj 911 w pustyni w Puszczy, jak przez z górą 100 lat zmieniło się nasze postrzeganie świata, innych kultur, jak właśnie stajemy się empatyczni z ludźmi z odległych kontynentów i jak w sumie nie powinniśmy oceniać, naprawdę ja jestem od oceniania zawsze najdalszy, ludzi, którzy w owych czasach otoczeni poglądami, z którymi wówczas absolutnie nikt nie dyskutował, te myśli rozwijali w swoich dziełach, więc tutaj byłbym ostrożny, bo są te petycje nawet, żeby Sienkiewicza, zwłaszcza z jego afrykańską książką, wyrzucić w ogóle z literatury najchętniej. I ja myślę, że to jest źle, bo to jest znakomity pretekst, by właśnie o tym porozmawiać, by zobaczyć, jak się zmieniliśmy i też dowiedzieć się czegoś o sobie. Dokładnie tak. A proszę mi powiedzieć, kiedy pierwszy raz pan dotarł do Afryki, jakie było to zderzenie tych marzeń, wyobrażeń o podróży i czym podróż może być i co oznacza w ogóle być podróżnikiem z tym momentem, kiedy faktycznie stanął pan po raz pierwszy na afrykańskiej ziemi i stał się tym podróżnikiem? Jakie było to zderzenie? Wie pan, że ja miałem to szczęście, iż zacząłem wędrować w trudnych wciąż jeszcze czasach i dla świata, i dla Afryki. To był początek lat 90. Ta dekada 90-2000 była dla kontynentu afrykańskiego niesłychanie wprost dramatyczna. Z pewnością zna pan książkę Jamesa Nachtwaya Inferno, która jest zbiorem jego fotografii właśnie z ostatniej dekady 20. stulecia, w znacznym stopniu z Afryki. No to działy się tam rzeczy wówczas niestworzone. Ale dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że był to kontynent szalenie niebezpieczny, rozdarty wojnami, dramatycznie doświadczony kataklizmami, kompletnie, nie on zresztą jedyny, bo przecież dopiero mieliśmy wkroczyć w wiek informacji, ale kompletnie odłączony od świata. Także ilekroć próbowałem z Polską się porozumieć, to zamawiałem rozmowy telefoniczne na dzień, dwa, na trzy dni do przodu i czekałem w jakiejś wiosce, codziennie chodząc na pocztę, że być może uzyskam połączenie. Moi rodzice i przyjaciele słali mi listy na poste-restante. Dzisiaj to w ogóle nikt nie wie, co to jest. Otóż to jest sytuacja, w której oni, wiedząc, że ja w jakimś tam momencie mojej podróży będę, dajmy na to, w Chartumie, to oni mi słali do tego Chartumu listy do jakiejś skrzynki pocztowej, wierząc, że ja kiedyś tam dotrę. A dlaczego o tym mówię, raz jeszcze przypomnę? Otóż dlatego, że była to Afryka bardzo w sumie zbliżona do tej, którą ja znałem z kart Morheda, a nawet tutaj dosyć może brawurowo to sformułuję, nawet z kart tych wspomnień pierwszych wielkich podróżników, jak Henry Morton Stanley, czy David Livingstone, czy nawet wcześniejszych Mungo Park, czy ci pierwsi portugalscy wędrowcy, no bo naprawdę byliśmy całkowicie poza światem. To się zmieniło błyskawicznie, ta dynamika zmian zaskoczyła wszystkich chyba, ale jestem wdzięczny i szczęśliwy, że pierwsze moje doświadczenia były idealnie zestrojone z literaturą, na której się wychowałem. Czyli to była wyprawa przygotowana, to była konkretna marszuta, to był konkretny cel, konkretne miejsca, do których chciał pan dotrzeć, czy jednak tam przypadek też budował tą wędrówkę? Przypadek tutaj był absolutnie nieuchronny, bo cel był wyznaczony niejako przez słynnego
Grogana, o którym jeszcze wówczas nie słyszeliśmy, słynnego Cape to Cairo Grogana, który na piechotę przeszedł z Kairu do Kapsztadu, więc ja z przyjaciółmi, z dwojgiem przyjaciół mieliśmy taki plan, żeby z Kairu, on przeszedł z Kapsztadu do Kairu, my z Kairu do Kapsztadu zamierzaliśmy dostać się i mówię o tym specjalnie w ten sposób, bo niekoniecznie dojechać, dopłynąć, dotelepać, dowlec. Bardzo to wszystko było wówczas skomplikowane, logistyka tych wędrówek no, zakładała całkowitą przypadkowość i jakkolwiek do dzisiaj na kontynencie afrykańskim są miejsca szczęśliwie liczne, ja to ogromnie lubię, gdzie można przepaść na tygodnie i nie wiedzieć czy i kiedy i jaki będzie transport, kompletnie żyć poza czasem, no to wówczas to było normą po prostu. Więc oczywiście tak, ta podróż trwała 6 miesięcy, co wówczas wydawało mi się jakoś naprawdę budzące szacunek, a tymczasem miałem dopiero poznać te książki wielkich wędrowców, w których oni opisywali swoje podróże 2-, 3- i 4-letnie, więc ja naprawdę... W sumie byłem, co to kryć, żółtodziobem przy tych wielkich mistrzach, a czułem się jakbym po raz pierwszy jako jedyny wędrowiec z naszych stron świata odkrywał ten kontynent. Co powiedziawszy, muszę dodać, że przez 6 miesięcy, wtedy w 93 roku, myśmy spotkali może 2, może 3-krotnie Polaków na całym kontynencie, więc ta różnica też w naszej dzisiejszej dostępności tego, jak blisko się ten nam świat objawia, to ta różnica jest zupełnie porażająca. No tak, dzisiaj już tego trudu takiego czasem nie trzeba wykonać, ale też i powierzchownie w związku z tym się wędruje po niektórych krainach, ponieważ w związku z tym, że już nie trzeba tak bardzo mocno żyć, żeby przeżyć, bo przecież też ja wysłuchałem pańskiej bieli, wysłuchałem audiobooka. Nie udało mi się dostać po prostu książki. I potem pan mi odpisał, och, jaka wielka szkoda, przecież to jest album z fotografiami. No, ja muszę powiedzieć, tak, że słuchałem tego zafascynowany i no, nie brakowało mi w momencie tego słuchania tych fotografii, które oczywiście jak zobaczyłem i tutaj też z państwem kilkoma tymi fotografiami się podzielimy, no, one są też niezwykłe. I tu jest na przykład ta biel. Dlaczego książka o Czarnym Lądzie nosi właśnie taki tytuł? No, powodów jest kilka, ale ten fundamentalny, najważniejszy jest taki, że jest to mimo lat 25, kiedy pisałem tę książkę, spędzonych na kontynencie, to wciąż jest książka pisana z dystansu. Chociaż ja wędrowałem z tymi ludźmi, żyłem z nimi, jadłem, spałem, niejako współtworzyłem ich społeczność, to tak naprawdę wciąż byłem obcy, a znakiem tej obcości zawsze był blask i biel mojej skóry, więc jest to tytuł, który mówi nam, że nie mamy co się spodziewać takiego reportażu wcieleniowego, że ja nagle jestem antropologiem, który od lat żyje z jedną społecznością, tylko że jednak opowiadam o tych wędrówkach i o tym kontynencie na przestrzeni lat z punktu widzenia Europejczyka i też z moimi europejskimi doświadczeniami. Więc to jest taki pierwszy poziom i oczywiście każdy, kto jakoś interesuje się sprawami Afryki, wie, że fundamentalną książką napisaną po polsku na ten temat jest Heban. W związku z tym nieuchronnie książka Biel z dziełem Kapuścińskiego współbrzmi, rozmawia, pochyla się nad nim, odnosi się do niego. Stąd Biel jest też rewersem tytułu Heban i to są chyba takie dwa podstawowe elementy. Poza tym to bardzo pięknie brzmi, słowo biel. Ja kiedyś napisałem, pracując z Anną Marią nad płytą Upojenie z Patem Metyny, napisałem dla nich i skomponowałem piosenkę zatytułowaną Biel.
I też zachwycałem się długo samym brzmieniem tego słowa. Ja lubię tytuły krótkie, bez polskich znaków diakrytycznych, stąd biel pasowało idealnie. Poeta napisał kiedyś, że czasem zdarza się tak, iż jedna podróż staje się całym życiem. Wie pan, wiem o tym, że pan wcześniej również jakby pokochał Portugalię, ale czy ta podróż do Afryki stała się czymś takim, co zaważyła w dużym stopniu już na pańskim widzeniu świata i takim własnym wewnętrznym rozwoju? O tak, i w ogóle tutaj nastąpił pewien anachronizm, to znaczy ja marzyłem o Afryce, żeby posłużyć się tytułem innej książki, od dzieciństwa i bardzo mi zależało na nie jednej, a dziesiątkach wypraw na ten kontynent. I gdzieś właściwie pod koniec moich wędrówek, bo dopiero w 2008 roku odkryłem dla siebie Portugalię i to z kolei z muzycznych raczej stron do mnie przyszła ta fascynacja. I one się ostatecznie nie spotkały nigdzie, Portugalia z Afryką, bo po prawdzie ja z portugalskiej Afryki byłem tylko w Mozambiku i w ogóle te dwa światy dla mnie współistnieją, ale się nie przenikają. W Portugalii bywam, pomieszkuję, mam tam dom i tam śledzę sprawy muzyczne. Stąd też cały wątek Siesta Festiwalu, tras koncertowych, siestowych i mojej audycji w Radiu Nowy Świat po raz siesty i płyt siestowych. To wszystko ma związek z Portugalią. Natomiast Afryka jest zupełnie inną historią i pytał się pan, na ile to jest taka podróż życia. No jest i Richard Barton, nie ten aktor bynajmniej, tylko wielki wędrowiec afrykański, jeden z największych wędrowców wszystkich czasów, XIX-wieczny, w pewnym momencie zanotował w swoim dzienniku, że czas już opuścić Afrykę, odejść z tego kontynentu, bo on pędza nas w szaleństwo, w obłęd. Więc chociaż miałem w Afryce mnóstwo sytuacji, doświadczeń krańcowych, dramatycznych, to wciąż nie wpędził mnie ten kontynent w obłęd do tego stopnia, że zamierzam się z niego wycofać. Przeciwnie, zamyślam taką trzecią i już obiecuję ostatnią część trylogii afrykańskiej. Będzie ona z Etiopii i cóż, COVID mi troszeczkę pokrzyżował szyki, nie mnie jednemu, ale będę do Etiopii wracał, bo jeżdżę tam od 30 lat i to jest najbardziej fascynujące miejsce w Afryce dla mnie i cieszę się, że ta kolejna, ostatnia afrykańska książka, już z moimi zdjęciami ponownie, tak jak Biel, to będzie właśnie etiopska opowieść. No właśnie tak się zastanawiam, ponieważ album, wiadomo, fotograf jedzie, notuje swoim aparatem rzeczywistość, świat, który ogląda. Czy od razu miał pan zamysł, że do tego powstanie tekst, ponieważ to nie jest taki tekst, jak to bywają teksty do albumów, które czasem są pewnego rodzaju komentarzem czy jakimś opisem sytuacji, ale ten tekst jest właściwie, no tak jak już powiedziałem, przedtem może funkcjonować samodzielnie bez tych zdjęć. Czy to jest tak, że oprócz tych zdjęć miał pan jeszcze potrzebę do powiedzenia czegoś, co jeszcze za tym kadrem się kryje, gdzieś może z boku nieuchwycone w kamerę albo coś, co wydarzy się chwilę później, zanim spadnie ta zawleczka tego migawki, tak? Tak. Wie pan, to było tak, że ja nie bardzo wierzyłem w ogóle w ideę albumu fotograficznego, dopóki nie jest się wspomnianym Nachtwejem, Salgado czy Tomaszem Tomaszewskim. I ja znam swoje miejsce, jestem ich pokornym i wdzięcznym uczniem. Natomiast też, co tu kryć, wydawnictwo powiedziało mi, że życzy sobie usłyszeć coś na mój temat, znaczy na temat Afryki ode mnie. I ja, ponieważ jestem człowiekiem, jak już rozmawialiśmy, wychowanym na literaturze, postanowiłem nabyć pewnych, no inaczej,
przedsięwziąć literacką przygodę. Książka Biel chyba jako pierwsza ma literackie ambicje. I zmagałem się z nią jakiś czas, jednocześnie będąc doświadczonym i wychowanym na National Geographic. Tam miałem takiego swojego mistrza, nazywał się Robert Caputo, który jednocześnie fotografował i pisał teksty, i bardzo często było tak, że również te dwie formy wyrazu, one współistniały, ale się nie przenikały, nie spotykały. I podobnie, kiedy ja pracowałem dla Geographic w roku 2000, to też pisałem i fotografowałem, więc miałem takie doświadczenie, że można opowiadać historię niejako dwutorowo i wówczas te dwie formy wypowiedzi się uzupełniają. Więc spróbowałem tego, zasmakowałem i będę kontynuował. Jest jeszcze, to nie jest temat naszej rozmowy, jest jeszcze zabawna książeczka pod tytułem Muzyka moich ulic, którą zrobiłem w Portugalii w roku 2012 bodaj. I ona też działa na podobnej zasadzie, że moje fotografie dopowiadają tekst i odwrotnie. Odwrotnie. A jakby czym się różni, jaka różnica jest pomiędzy pierwszą podróżą w jakieś miejsce, a pomiędzy 10, 15 i 16, i czy wraca pan w te same miejsca? Wracam, jak śpiewał Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem już, więc wracam. Jako się rzekło, wracam do Etiopii od 30 lat. Oczywiście znajduję miejsca nowe, ale też wracam w miejsca, które znam dobrze. I oczywiście istnieje niebezpieczeństwo, takie mianowicie, że nam się coś opatrzy, że stracimy tę świeżość spojrzenia, to takie dziecięce zdumienie. Zachwyt pozostanie, bo w końcu każdy wieczór przynosi nam nowe smuszki światła i one każdego fotografa olśniewają i zachwycają właśnie, ale stracimy już ten moment pierwszego zdumienia, ten, nazwijmy to może też szoku kulturowego, jeśli ktoś chce. Ale z kolei zyskamy co innego, to znaczy głębię przekazu. Ilekroć wracam do swoich pierwszych tekstów afrykańskich, to jestem bardzo zakłopotany powierzchownością tych obserwacji. Miałem 20 parę lat, pierwszy raz wyjechałem w tak nieprawdopodobną podróż, formułowałem rozmaite sądy pochopnie i one miały być może jakiś czar świeżości, takiego właśnie no, chłopięcego zachwytu nad światem, który po raz pierwszy się przed naszymi oczami objawia, ale nie miały, co tu dużo kryć, i proszę wybaczyć teraz to sformułowanie, no nie miały doświadczenia, ale nie miały też cienia mądrości. Ona rzecz jasna przychodzi z wiekiem, jestem mężczyzną po 50, więc wierzę, że wracając po latach w te same miejsca też znacznie lepiej rozumiem i doświadczenie życiowe, które się we mnie odłożyło jak takie słoje w drzewie, powoduje, że ja kompletnie inaczej doświadczam tego świata. No ja to się znakomicie rozumiem, ponieważ jakby też moja utrwalona miłość do Kuby kształtowała się przez lata. Od tego takiego właśnie pierwszego zachwytu, gdzie człowiek jak taki psiak gonił po ulicach i merdał ogonem i wszystkim był poruszony, zachwycony i wszystko go zdumiewało, ale generalnie myślał, że o wszystkim wszystko wie i bardzo to rozumie. Potem się były rozczarowania, były momenty takie porzucenia, że właściwie już nigdy tam więcej nie wrócę, a potem dopiero powstawała jakaś taka trwała siła, która potrafi nam wracać w te miejsca pomimo tak różnych bolesnych doświadczeń, a również tego, że te światy wcale nie są rajami, ponieważ też często jest tak, że wymyślamy sobie jakieś krainy lepsze niż te nasze, tam czegoś szukamy, potem nagle jesteśmy bardzo rozczarowani, że to po prostu jest również życie i to często życie bardzo twarde albo nawet trudniejsze niż to, niż mamy u siebie, prawda? Trudniejsze niż moje z całą pewnością, bo moje życie jest wyjątkowo wprost luksusowe i być może także dlatego ja wyjeżdżałem całe życie w te miejsca szczególnie boleśnie doświadczone,
żeby zrozumieć tę podszewkę życia, żeby dotknąć samej jego istoty. Bo naprawdę, kiedy się wychodzi tutaj z mojej pracowni, to się trafia przed Sejm albo na Nowy Świat w Warszawie i naprawdę nie ma tu żadnej prawdy o życiu. Natomiast kiedy się ląduje w somalijskiej wiosce i doświadcza takiej egzystencji, której treścią jest po prostu przetrwanie, to potem na całe nasze życie też spoglądamy inaczej, nabieramy dystansu i mądrości właśnie, mocno w to wierzę. I książka Biel, od której pan zaczął, bardzo mi droga, no bo w końcu to życie moje, jest nawet nie tyle opowieścią o Afryce, co właśnie o takim moim dorastaniu i rozmową z czytelnikiem, czy też ze słuchaczem, bo ja tę książkę, jak wszystko, co pisałem dla moich słuchaczy, niegdyś trójkowych, teraz nowoświatowych, żebyśmy mieli okazję porozmawiać o rozmaitych dla każdego z nas niesłychanie fundamentalnych, dojmujących sprawach, a Afryka była taką jakby dekoracją dla tych rozmów i soczewką, bo zawsze się upieram, że w Afryce wszystko wydaje się jakby było trochę bardziej. Więc stąd całą tę rozmowę, która jest i o okrucieństwie, i o miłości, o zmysłowości, o religii, o muzyce i tak dalej, umieściłem w afrykańskich pejzażach, ale oczywiście nie miałem ambicji, żeby, czy w ogóle takiego planu, żeby wchodzić w buty historiozofa, żeby pisać drugi raz, już pomijam Heban, ale nie wiem, takie książki jak te dwa wspaniałe tomy Martina Meredita, kiedy się je przeczyta, to właśnie o samej Afryce wszystko już wiadomo. I teraz najciekawsze jest to, trochę tak jak w fotografii. Wszyscy wiemy, jak wygląda wieża Eiffla, natomiast bardzo nas ciekawi, jak dany fotograf ją zobaczył, jak ją przefiltruje przez swoje doświadczenia. De facto fotografia wieży Eiffla mówi nam dzisiaj więcej o fotografii niż o samej wieży. Więc podobnie jest też z pisaniem, kiedy się wędruje po Afryce. No i teraz właśnie chciałbym zadać parę pytań, porozmawiać o Dali. I zanim oczywiście zobaczymy też trochę zdjęć niezwykłych, które są, i to też jest ciekawa sprawa, jakiego rodzaju są to wizerunki w pana książce, bardzo bym prosił o przeczytanie tego początkowego fragmentu właśnie A dobrze. Z Dali. Dobrze, tak. Wspomniał pan, że będzie taka konieczność. Odnosi się do tego zdjęcia, prawda? Tak, to jest prolog. Już go znajduję. Już mam to zdjęcie. Prolog nosi tytuł Dziewczynka z kokardą we włosach. I ma takie motto, jak i każdy rozdział. Ma motto z Czesława Miłosza z Traktatu Poetyckiego. Króciutkie, które idzie tak. Nazwisk ich dzisiaj już się nie pamięta. Ale ich ręce były rzeczywiste. Spinki, mankiety nad blatem stolika. Czesław Miłosz, Traktat Poetycki. I ten rytm 11-zgłoskowca tak mnie zainspirował, że ten prolog swój właściwie napisałem, jakby był kontynuacją, proszę wybaczyć pewną śmiałość, tej miłoszowej frazy. I on idzie tak. Spójrz, to początek. Jeszcze nic nie wiedzą. Nowe stulecie ledwie się zaczyna. Mawia się często, że będzie szczęśliwe. Dzień chłodny, chmurny, za 15:15. Zamożny Algier na święcie muzyki. Są krynoliny, kwiaty w kapeluszach, futrzany kołnierz, palta, kamizele. Jest wąs przycięty, lśnią mundury, kepi. Koszule zawsze i szczelnie zapięte, czasami zgrabnie zwieńczone kokardą. Szum drogich sukien prawie że słyszalny. Niewykluczone, że będzie padało. Niektórzy nawet wzięli parasole. Znikąd muzyki. I tak dalej, bo to się ciągnie jeszcze na ładnych paru stronach. Ta opowieść wynikająca z długiego, wielogodzinnego wpatrywania się w to zdjęcie i odgadywania losów tych postaci, co faktycznie stało się punktem wyjścia dla całej książki, która jest,
która jest próbą, jakkolwiek grunolotnie to zabrzmi, ocalenia tego, co minione, ocalenia tych postaci, ocalenia ich pojedynczości i tego, że choć nazwisk ich już się nie pamięta, to ich ręce były rzeczywiste i na tych fotografiach, które, jak mawiała Susan Sontag, to jest taka chwila obdarzona przywilejem trwałości, one po prostu będą na zawsze, one pozostaną. I chociaż ja te pocztówki, cała książka składa się wyłącznie z bardzo starych pocztówek, pierwszych pocztówek z afrykańskiego kontynentu, chociaż je zbierałem gdzieś z jakichś strychów, gdzieś na aukcjach, gdzieś kupowałem na starych targach, to one zebrane w tym tomie, wierzę, że zaświadczają o istnieniu, że ci ludzie po prostu byli, że ich życia były rzeczywiste i będą tak trwać, aż ostatni egzemplarz mojej książki dal się gdzieś na strychu innym nie zapodzieje, te strony nie zbutwieją. Wierzę i proszę wybaczyć też moją tutaj szumną śmiałość, że jakoś wróciłem im życie i patrzę na nich z szacunkiem, ze wzruszeniem, mam dla nich dużo czułości. I cóż, to jest ważna fotografia, bardzo dobra zresztą technicznie, co jest rzadkie i ciekawe w owych czasach, że pocztówka po iluś tam fazach obróbki, bo przecież to nie jest faktyczna fotografia prosto z negatywu, wciąż zachowała taką ostrość, taką jej głębię, że możemy bardzo spokojnie, niejako z ruchem wskazówek zegara, przyglądać się tym twarzom i odgadywać ich losy. No to był znakomity zabieg z tym 11 zgłoskowcem, bo to była pierwsza rzecz, która mi się rzuciła, która zwróciła moją uwagę. Przeczytałem i mówię, ojej, Marcin Kydryński pisze wierszem. Bardzo to jest interesujące. A potem zobaczyłem, że Marcin Kydryński, fotograf, również swoją książkę właśnie opatrzył nie swoimi zdjęciami, tylko zdjęciami często anonimowych już dzisiaj fotografów, niektóre są podpisane, ale i tak to już trudno rozszyfrować, gdzie były te pracownie i kto to był. To mnie też zdumiało, właściwie już pan odpowiedział na pytanie, jakiego to jest rodzaju opowieść, ale powiedzmy o tym jeszcze, że jest to również, oprócz tego, że te pocztówki przenoszą pewne treści, o co też za chwilkę zapytam, ale również jest to bolesna, szalenie książka o postrzeganiu Afryki przez Europejczyków. I to takim postrzeganiu aż od czasów Herodota, potem od czasów kronikarzy średniowiecznych, czyli którzy usłyszeli coś od jakichś podróżników, którzy coś usłyszeli od kogoś, komu coś się przyśniło i opowiadali historię o postaciach bez głów, które mają twarze na wysokości brzucha, że to potwory chodzące na jednej stopie. Właściwie faktycznie stare księgi inkunabuły są pełne takich potworów i stworów afrykańskich, bo zawsze ta Afryka pobudzała jakąś dziwną wyobraźnię u Europejczyków, taką troszkę na pograniczu, prawda? Tak, tutaj za moimi plecami, widzi pan, wisi pierwsza mapa Afryki, całego kontynentu z książki Sebastiana Münstera, Kosmografia. To jest wczesny, to jest rok 1500, rozmaite były te wydania w różnych miejscach, w każdym razie to zaraz po pierwszych podróżach Portugalczyków wokół kontynentu, ale zmierzam do tego, że na tej mapie właśnie są rysunki postaci bez głowy, z oczami w środku brzucha i tak dalej, faktycznie tak postrzegano wówczas ten kontynent i de facto postrzega się go tak do dzisiaj, on ma w sobie taką nieprzenikalność, on ma w sobie mrok, ma w sobie grozę. I ja się przyglądam historii naszych relacji z Afryką i Afrykanami. Faktycznie sięgam do Herodota, sięgam do Biblii, do tego, jak w Biblii święty Paweł chociażby patrzy na kwestię niewolnictwa. Nagle się okazuje, że tego nie wymyślili Portugalczycy, ani nawet nie wymyślili sami Afrykanie, tylko to po prostu było w człowieku od zawsze i Biblia okazuje się, jeśli czytać ją wybiórczo, co podkreślam, co ochoczo robili pierwsi zdobywcy kontynentu, ona wręcz zachęca, ona pochwala
niewolnictwo. Więc ja się temu przyglądam bardzo dokładnie na przestrzeni dziejów i każda z tych fotografii w ogóle jest w książce DAL 25 czy 7 takich jakby esejów i każda z tych fotografii otwiera niejako nowy świat. Chyba nie ma pan tutaj w tym zbiorze, bo ja nie dosłałem fotografii, która otwiera rozdział właśnie o relacjach, o początku relacji Europy z Afryką. To jest taki mężczyzna na skraju rzeki, spętany, schwytany w sieć, który tak, wygląda trochę jak gladiator. I ja się temu zdjęciu przyglądam i ono mnie motywuje właśnie do sięgnięcia do tych najbardziej mrocznych początków naszych wzajemnych stosunków. Więc to jest zawsze tak, że te fotografie otwierają, jeśli się długo w nie wpatrujemy, otwierają nam nowe ścieżki czy okna na nowe światy, których chcielibyśmy dotknąć. Ta na przykład fotografia jest jedną z moich ukochanych. Ona zdobi rozdziałik króciutki pod tytułem Ludzie, którzy wyszli z morza. I ma w sobie tak wiele poezji, ma w sobie tak wiele tajemnic, że ja postanowiłem nie stawiać w tym jednym wypadku kropki nad i. W pozostałych rozdziałach muszę powiedzieć, że jest to jakaś forma erudycyjnego popisu, że ja po prostu muszę wyjaśnić każdą tajemnicę. Bardzo długo siedziałem w bardzo wielu bibliotekach, żeby człowiek, który sięga po tę książkę, dostał odpowiedzi na każde pytanie. Natomiast w wypadku tego zdjęcia ja pomyślałem sobie, nie, ja tutaj parę pytań postawię, wskażę kilka ścieżek, którymi możemy pójść, interpretując tę fotografię, ale niczego nie dopowiem, bo ona jest na to po prostu zbyt piękna, zbyt poetycka. Niestety również książka, to jest to zdjęcie właśnie, o którym pan mówił. No, porażające jest postrzeganie przez tych ludzi, których pan cytuje, no choćby taki przecież Albert Schweitzer, który przecież dostał Nobla za pokojowego w 1952 roku za swoją pracę w Afryce, który pisze o tym, że Afrykanie są jak dzieci, że trzeba ich traktować jak braci, ale braci młodszych, że oni są podatni o naukę, ale trzeba być dla nich nauczycielem, że nie mają tej swojej własnej mądrości, tak jakby zapomniał, że no w Europie działy się jeszcze dziwne rzeczy, tak zwanej wtedy jeszcze Europie, kiedy już w Egipcie dokonywano skomplikowanych operacji chirurgicznych i wymyślano wielkie, wspaniałe rzeczy. To jest porażające. No wie pan, to wracamy do tej kwestii, którą też DAL w wielu rozdziałach się zajmuje, to znaczy byśmy nie przenosili naszych doświadczeń, naszej wrażliwości, naszej empatii zbudowanej na całym XX i części XXI stulecia, byśmy nie przenosili jej copy-paste na tamte czasy, kiedy kompletnie odmienna była etyka, moralność, właśnie wychowana na specyficznym czytaniu świętych ksiąg i myśli ojców Kościoła. Przepraszam. Wówczas naprawdę Albert Schweitzer wielkim humanistą był i jakże słusznie dostał Nobla i on swoje życie poświęcił pracy z Afrykanami w Gabonie, zrobił dla nich szpital i jakkolwiek wiele jego poglądów dzisiaj brzmi no, zaskakująco anachronicznie, to jednocześnie on także sformułował tezę, że powinniśmy jechać do Afryki właśnie, żeby swoją pracą i dobrocią wynagrodzić całe zło, które Europa, Afryce i wielu innym kontynentom zresztą zafundowała, więc ja specjalnie się z tym Albertem zmagam ze szczególną troską, bo to jest postać wielowymiarowa i pokazuje, że można z jednej strony być wielkim, głębokim humanistą i po prostu dobrym człowiekiem, a jednocześnie wciąż tkwić w tych XIX-wiecznych i wcześniejszych
A nawet, ba, no spójrzmy na Stany Zjednoczone lat 50. i nawet dzisiaj, na, i tkwić w tych uprzedzeniach, w tych niedorozumieniach, w tych niepoznaniach się nawzajem. To są trudne sprawy. Wie pan, tydzień temu chyba ja natrafiłem w jednym z głównych portali na taki film z Mozambiku, który to film nakręcony parę dni temu przedstawiał, co trudno naprawdę uwierzyć, bestialskie morderstwo nagiej kobiety dokonane przez żołnierzy armii Mozambiku. Jest to film niewyobrażalnie wprost wstrząsający i myślimy sobie, oglądając ten film, że jak to, może rzeczywiście coś jest na rzeczy, że to jest inny świat, no bo jakże to w ogóle jest możliwe. Nie chciałbym, żeby państwo do tego filmu sięgali, chociaż jako się rzekło, nie trzeba go długo szukać, on po prostu się znalazł gdzieś w Onecie czy na głównej stronie gazety i ja po prostu kliknąłem w link i było to coś, czego nie da się odzobaczyć. I myślimy sobie, że być może Afryka faktycznie ma w sobie jakiś szczególny gen okrucieństwa, że dzisiaj na asfaltowej ulicy kraju, w którym byłem wielokrotnie, dzieją się rzeczy tak niewyobrażalne, jak naprawdę w samym środku, nie wiem, II wojny światowej czy rzezi w Rwandzie. Też w końcu w sercu afrykańskiego kontynentu, więc zmierzam do tego, że i książka Bieli, i książka Dal nie daje łatwych odpowiedzi na pytania, jak naprawdę powinniśmy przyglądać się Afryce i czasami stawia nas pod ścianą. Była taka sytuacja opisana w książce Biel, kiedy ja płynąłem przez jezioro Wiktorii na łodzi i tak zabijaliśmy czas z moimi współpasażerami i oni mi opowiadali o tym, jak właśnie w Kampali, w wielkiej, nowoczesnej stolicy Ugandy, rozpoczął się proces kilku dżentelmenów ubranych elegancko w białe koszule, garnitury, krawaty, którzy składali niemowlęta w ofierze, chcąc zapewnić sobie powodzenie w biznesie. I widzi pan, to są takie momenty, w których człowiek doprowadzony do ściany mówi sobie, okej, jesteśmy tacy sami, ale jednak trochę się od siebie różnimy i powinniśmy się po prostu starać jak najlepiej poznać nawzajem, ale są momenty, w których ta nasza otwartość, ta nasza życzliwość dla drugiego człowieka napotyka na opór. Jak w Liberii, w której jeszcze do niedawna podczas konfliktów międzyplemiennych na głównych ulicach Monrovii ludzie po prostu zjadali się nawzajem. Więc Afryka po prostu jest inna i być może całe szczęście, bo ona jest inna nie tylko w tym rozmiarze potworności, ale inna jest także w swojej urodzie, w swojej aurze. I tę inność powinniśmy pielęgnować. Ja marzę o tym, by wciąż na tym tak drogim mi kontynencie były miejsca, w których możemy się zatracić w czasie i pomyśleć sobie, to jest, już nie mówię świat znany pierwszym europejskim odkrywcom, ale to jest świat jakby z pierwszych wersetów Genesis, świat, który jakby przed chwilą został stworzony. Tak, Afryka jest miejscem innym niż wszystkie. No ale równocześnie, ja może zacznę od takiego łagodniejszego przykładu, bo w sumie całkiem niedawno, tam lat temu naście, trafiłem przez przypadek w jakimś domu, gdzie byłem na wakacjach. Okazało się, że jest taki zeszyt z listami, które misjonarz pisał do swojej matki, do Polski. I tam on cały czas używał określenia moje czarne owieczki, a to robił z wielką czułością. No i troszkę to było jak z tą czułością człowieka, który z kolei na Kubie był uważany za obrońcę Indian, Bartolomeo de las Casas, dominikanin, który bardzo poruszony nieszczęściem Indian
na Kubie, chciał ulżyć ich losowi, ale właśnie on niestety jako syn swoich czasów to właśnie wymyślił, że należy sprowadzać ludzi z Czarnego Lądu jako niewolników. I cała ta niegodziwość są takie wstrząsające rysunki pokazujące technologię mocowania tych ludzi na statku, którzy w takich korytkach leżeli. No tak. To całe takie były logistyczne, prawda, koncepcje, oni nie chodzili, a kiedy już było niewolnictwo zakazane, ale płynęły wciąż statki nielegalnie na Kubę i ci handlarze widzieli na horyzoncie okręt wojskowy Stanów Zjednoczonych czy jakiś inny, który tropił tych handlarzy, potrafili wyrzucić cały ładunek do morza. 200-300 osób związanych jednym łańcuchem po to, żeby zatrzeć ślady przestępstwa. To wszystko, co w Kongo robił Leopold III, to bestialstwo, do którego pan nawiązuje i pisze w swojej książce, czyli właściwie to, co nasza biel, za którą czasem mi osobiście na Kubie jest wstyd, że jestem biały, powiem szczerze, gdzie już właściwie no, tam to już potomkowie niewolników i tam już do takich rzeczy rasistowskich, takich sytuacji, no, to inaczej zupełnie wyglądało niż no, sam fakt niewolnictwa. Ale tak już to nie wyglądało jak choćby w Kongo, ale przecież jeszcze ludzkie zoo, czyli pokazywanie czarnoskórych ludzi podczas już wspomnianej odsłonięcia i kiedy od wystawy światowej w Paryżu, prawda, kiedy odsłaniano wieżę Eiffla, pokazywano 400 aborygenów z Afryki, pokazywano ich po prostu jako brakujące ogniwo w rozwoju, a co już najbardziej wstrząsające, w 1958 roku w Belgii pokazywano jeszcze ludzkie zoo i pokazywano jeszcze czarnych ludzi w klatkach jako właśnie przykład na ewolucję czy ten rozwój. Więc generalnie to, co myśmy wnieśli do tej Afryki, rabując ją też straszliwie, dewastując różnego rodzaju prawdopodobnie, nie wiem, ja przynajmniej tak to widzę, nie byłem w Afryce, ja tylko dotknąłem tej Afryki kubańskiej, ale chyba jest wielka wina, którą położyliśmy cieniem na Afryce. Wie pan, jest, ale ja też bym przestrzegał przed tym, żebyśmy każdy z nas osobna w swoim sercu do tej ogromnej winy się poczuwał. Szczęśliwie jesteśmy, żyjemy w zupełnie innych czasach i oczywiście powinniśmy znać tę historię, natomiast zachować pewną trzeźwość myślenia i obserwacji. Stąd właśnie podkreślam wielokrotnie, że żadna z tych książek nie jest książką z tezą, tylko pozwala przyjrzeć się tym czasom z wielu perspektyw. I jakkolwiek zabrzmi to dosyć odważnie, to dostrzec też to, co w owych czasach było dobre, a może nawet piękne. Jak wspomniana działalność Szwajcera, ale też jak proszę mnie dobrze zrozumieć, jak taka szczera, dobra i czuła, troskliwa działalność urzędników kolonialnych, niektórych. Piszę o nich, znajduję ich teksty, listy, wypowiedzi, którzy ogromnie dbali o ten swój region. Faktycznie traktowali ludzi, którzy byli mi jakoś podlegli, jak własną rodzinę. I trudno się nie zgodzić z tym, że wiele ze zmian, jakie wprowadzili wówczas w krajach im podległych, to były dobre zmiany. Więc bardzo mi zależy na tym, żeby ta książka, jedna i druga, ale teraz rozmawiamy o Dali i o tej Afryce kolonialnej, która jest no, tak naprawdę głównym tematem, czy też jest pejzażem tej książki, żebyśmy mogli na nią spojrzeć z wielu stron. Bardzo mi na tym zależy. Ja nie chciałbym, żeby te książki były postrzegane jako jakaś spóźniona agitka, tylko żebyśmy przyjrzeli się ludziom, którzy tam byli, każdemu z nich z osobna, bo jak wszędzie znaleźli się dobrzy i źli, okrutni i czuli, tępi i światli. I staram się ich wszystkich pokazać, ale przede wszystkim wychodzę z przyjrzenia się człowiekowi na tej fotografii
I jestem ogromnie szczęśliwy, że te pocztówki się zachowały, bo o ile Europejczycy zostawiali po sobie tak wiele śladów, kwity z pralni chociażby, ale oczywiście notatki, jakieś zapiski służbowe, dzienniki, listy, to Afrykanie znikali bez śladu i częstokroć jedynym śladem, jaki po nich pozostał, są te już w tej chwili naprawdę nieliczne, pojedyncze pocztówki, które zebrałem w książce Dal. I jest to mój hołd z miłości dla tych minionych ludzi i nadzieja, że dzięki tej książce oni wciąż jakby troszkę jeszcze trwają. No już na pewno byłby to temat na kolejną rozmowę, ale to wielkie bogactwo, które nam ofiarowała Afryka, choćby muzyka czy sztuka. O, zajmuję się tym od 30 lat w radiu, a od jakichś 15, więcej, 20, odkąd jest siestowa cała nasza społeczność, no to tak naprawdę Afryka jest sercem tej muzyki Siesta Festiwalu i moich płyt i tras afrykańskich. No, niebawem będziemy w październiku z fenomenalnym angolańskim artystą Yamim, a w listopadzie z geniuszem z Kamerunu, Richardem Boną. Także ja ten hołd Afryce składam na każdym kroku, każdym słowem i każdą chwilą spędzaną ze słuchaczami w radiu. Jednym słowem, bez Afryki nie byłoby wielkiej części tej muzyki, którą kochamy. Oczywiście, co choćby całego jazzu by nie było. Bluesa. A również, ale też znakomicie, że dzięki właśnie takiej jakby pańskiej działalności popularyzatorskiej możemy posłuchać często rzeczy, na które tak łatwo by się nie trafiło samemu. Ja ogromnie chciałem panu podziękować osobiście, prywatnie za obie te książki. Teraz już mam Biel, częściowo już również w wydaniu fotograficznym, chociaż osobno do mnie dotarły te dwie treści. Również za Dal, która jest o tyle też frapująca, że napisana przez podróżnika książkę o wyprawie w przeszłość, we wprawę w relacje, wyprawę aż do czasów Herodota, a nie opowieść o tym, co widzimy dzisiaj teraz, bo czasami trzeba sięgnąć głęboko w historię, żeby zrozumieć, dlaczego dzisiaj coś wygląda w taki sposób, a nie inaczej, i zanim to się oceni, to dobrze sięgnąć do tego kompendium też wielkiej wiedzy, bo tam jest przytoczonych mnóstwo wypowiedzi osób, ludzi, zdarzeń, ich poczynań, bardzo ważnych. Naprawdę to jest bardzo dobra książka, znakomita. Ja tutaj jest też solidną, ciężką. Tak, dziękuję. Tak, no, nie jest tak ciężka, jak uważam. Ciężar gatunkowy, mam nadzieję, też, ale faktycznie jest dosyć ciężka i jest to 1000 książek w jednej. Naprawdę nie wędrowałem przy tej okazji na skróty. To jest widoczne i też ogromnie tą książkę dziękuję. Dziękuję ogromnie panu za to, że zgodził się pan opowiedzieć nam troszkę o swoich afrykańskich doświadczeniach. A chciałbym państwa zaprosić bardzo na nasze kolejne spotkanie, kiedy będę rozmawiał z Ziemowitem Szczerkiem, reporterem, tak, pisarzem, który swoimi ostrymi felietonami i wędrówkami po obrzeżach takich krain, do których nie dotarło często Cesarstwo Rzymskie, wzbudza emocje, nie pozostawia czytelników obojętnych. Z Ziemowitem będę rozmawiał w naszym programie. Jeszcze raz ogromnie panu dziękuję i życzę jeszcze wielu wspaniałych wypraw i sam jako słuchacz życzę sobie wspaniałej muzyki, którą będę dzięki panu mógł jeszcze usłyszeć. Ja dziękuję najserdeczniej za zaproszenie i za pański i państwa czas. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.